Mógłbyś mi pomóc? Ja? Przecież nikogo innego tu nie widzę. Ale ciężkie. Przepraszam, jaka to aparatura? I tak, nie znasz się na tym. Bo mnie wszystko bardzo interesuje. Musiałbym długo tłumaczyć. A niestety, nie mam czasu. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Cóż w tym dziwnego? To dla podtrzymania dobrego samopoczucia. Łyknij. Na pewno ci nie zaszkodzi. No, łyknij. Nie, dziękuję. No. Zaczekaj! Nie otrujesz się! Chłopaki! Co się stało? Askofer, co ci się przyśniło? Askofer, tak jak było w depeszy. Nie kapujecie? To ten, którego gra wzywał na pomoc. Skąd wiesz? Wydedukowałem. Łyka Askofer i ma całą aparaturę i sprzęt. Jaką aparaturę? Żebym to wiedział. Ciężką. Chłopcy! Gdzie tu jest telefon? Nie wiecie, gdzie jest telefon? W kancelarii, proszę pana. A gdzie kancelaria? No idź, pokaż. Ja? No. Proszę numer 10. Dziękuję ci, chłopcze. Możesz odejść. Tak, tu Łotowicz. Grzegorz. Tak, depeszę otrzymałem. Tak, jutro możemy zaczynać. Sądzę, że jesteśmy w przededniu wielkiego odkrycia. Nie, proszę pana. Astrophanis Rubensum. Tak, mam taką aparaturę i sprzęt. Jeżeli nam się uda, będziemy w posiadaniu niezwykłego skarbu. Uważam, co wydurnie. Muszę się z panem jeszcze dzisiaj zobaczyć, żeby nas nikt nie ubiegł. W rusałce? W porządku. O 9:00 w rusałce. Wiem. Astrophanis Rubensum. Jeżeli nam się uda, będziemy w posiadaniu niebywałego skarbu. Mówiłem wam, że oni szukają jakiegoś skarbu ukrytego w zamku. A te duchy to dla zmytlenia oczu. Monety też. No nic, matysy. A to Astrophanis to na pewno jakiś szyf. Albo tajemne hasło. My z Pikadorem lecimy do rusałki, a ty rób swoje, tylko bez pudła. Tak, ja zawsze mam najtrudniejszą robotę. Miej się. Cześć.
pani Trociowa? Skąd się tu wzięła drabina? Święci pańscy, duchy. No, znowu pani zaczyna z tymi duchami. Kiedy widziałam, jak drabina sama szła przez podwórze. Niech pani przestanie wygadywać takie bzdury. Dla pani bzdury, ale ja na własne oczy widziałam. Drabina przechodziła pod oknem. Co też pan opowiada? Pani nie widziała? Nie. A co się stało? Nikt nie wychodził? Nikt. Duch jakiś czy co? Aha, nie mówiłam. Zaczyna się. Nigdzie go nie ma. Ja już sam zaczynam wierzyć w duchy. Święty Antoni, serce zgubiłam pod wiedzą. Ach, co to będzie, święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. Zobacz. Klawa. Kto? Dziewczyna Antoniusza. Tobie tu tylko dziewczyny w głowie. A tobie to co? Nie tam patrz. A gdzie mam patrzeć? Na prawo, przy drugim stoliku. Jakieś strachy zaglądają. Gwiazdy gdzieś się pochowały. To Cibon. Jest fotografem. Tego się nie spodziewałem. Bracie, chciałbym się teraz stać niewidzialnym i siedzieć z nimi przy stoliku. Co teraz robimy? Spróbuję stać się niewidzialny. Pikador, gdzie idziesz? Koło Miedzy Michałowej. Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają. A przez okno do mej izby jakieś strachy zaglądają. Święty Antoni, święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uchu mi dzwoni, już pewnie wieś o tym gada. Przecież to nie moja wina, że mi serce kołatało. Tą ciemnością przestraszone, jakby z piersi uciec chciało. No jakże się tu dziwić, że błądziłam, aż błądziłam i pod Miedzą Michałową jedne serce swe zgubiłam. Zgubiliśmy jedne twoje wśród szumiar. Trzymaj ją! Zgrała!
Co ty robisz w moim koszu? A co? Nie wolno ci pobawić wchowanego? Co to, już się wyprowadza? Jeszcze nie zapłaciła, już wyjeżdża? Nie wyjeżdża, tylko przygotowuje się na jutro. Nie ma tutaj gdzieś jakiegoś budzika w leśniczówce? Ja pana obudzę. O której? Wolałbym jednak budzik. Jak pan chce. Słyszeliście, jaki tajemniczy? Wyfruni nam, nawet nie będziemy wiedzieć, kiedy i gdzie. 1-6! 6-1? 1-4? No właśnie. A jutro szukaj wiatru w polu. Jedyna rada, ktoś musi zostać przy wozie. I w razie czego, żeby nas wszystkich obudził. Filozof, a jak doda gazu, to co? Nie będzie za nim drogował, a ja nie mam trzeciego biegu w nogach. Trzeba się dowiedzieć, dokąd on się wybiera. Drogi filozof, zapytaj go, czy pan szanowny jedzie ogląda wschód słońca? A może posłucha słowików? Mam. Pakuj się, perełka. Przeczekasz i pojedziesz z nim. A potem dasz tym, co i jak. Ja? Znowu ja? Czy to moja wina, że jesteś najmniejszy? A może moja? Nie ma głupich. Mogę spróbować, wielka rzecz. Jeszcze nigdy nie kimałem w bagażniku. Na co czekasz? Zamykam. Nie da rady, wysiadaj. Szkoda, gdybym wiedział, to bym tak nie urósł. Wyfrunie nam jak nic. No to co mam zrobić? To niech będzie, dla sprawy. Tylko przynieście kocy poduszkę. Jest? Jest, wszystko. Co to? Coś piszczy. Żyjesz, kawalerze? Nie bardzo. Co tu robisz, szczeniaku? Ja? To pomyłka. Przepraszam. Ale ja strasznie lubię jeździć samochodem. Koniec świata byście przespali. No wstawaj. Grzegorz szedł do podziemi. Co? Gdzie są moje spodnie, no? A gdzie moje? Prełka, my schodzimy, a ty tu zostaniesz i będziesz kapował. Mądry, całą noc przespałem w bagażniku, a teraz mam kapować. Jesteś na nich za słaby. Rozumiesz? To się jeszcze okaże. Ty byś tylko dedukował i rozkazywał, a mnie dajesz najcięższą robotę. Spokój, wiara. Bo legalnie nie mamy czasu. Zagrajmy w marynarza. Na kogo wypadnie, ten zostaje. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ty zostajesz. Oliwa nie żywa, ale zawsze sprawiedliwa. Mam! Co? Taki sam znak widziałem na planie u tego Grzegorza. Na pewno? No. To walimy za nim. Uważaj. Nie ciągnij tak. Nie ciągnij. No to kto? Do. Co ty tu robisz? Miałeś kapować. Wylosowałeś. Nie ma głupich, oszukaliście. My? A kto? Święty Turecki. To losujmy jeszcze raz. Nie ma czasu na losowanie. Tu nie totolotek. Idziemy wszyscy. Chodźcie. Jest! Dobra, jest, idziemy.
No, udało się. Możemy sobie pogratulować. Jak myślicie, co i tam mogli znaleźć? Pewno skrzynię starych talarów. Kilka milionów w gotówce. A może biżuterię Brunhildy Brandenburskiej lub coś w tym rodzaju? Odpada. Bogusław Łysy nie był taki głupi. Już dawno tą biżuterię opylił. A może dolary? Odpada. W dawnych czasach nie było dolarów. A ten Grzegorz ma elektronowy móżdżek i wszystko załatwił cybernetycznie. Fotograf. Grzegorz. Kasia. Już się teraz nie zwochali. Na pewno cię podzielą łupem pół na pół. Klop z powidłem. Szukaj wiatru w polu. Teraz to już koniec. A ty, bracie, rączki w górę i cześć! I co teraz mam robić? Iść do rysałki. Gdzie? Wydedukowałem, że oni są głodni i pojechali do rysałki na śniadanie. Legalnie, nie będziemy się z nim długo zatkali. Ja go przystopuję, aby biegiem walczył po komendanta. No, szybko. Tylko gazem, zanim skonsumuje śniadanie. Nie ma. A o co chodzi? Ważna sprawa, bo widzi pan, Pikasiak i ten facet z samochodem to... Jaki znów Pikasiak? Co ty, gorączkę masz? Pikasiak, no, niby ten malarz. A gdzie pan komendant? Ma wolny dzień. To jest chyba nad rzeką, tam koło starego mostu. Zaraz, zaraz. Co to za Pikasiak? Trzeba to. Coś. Musimy odnaleźć komendanta. Ale ja. Do starego mostu kawał drogi. A oni nie tylko zdążą zjeść śniadanie, ale i obiad. Ma! Oszalałeś kraść? A gdzie tam kraść? Pożyczymy tylko. To przecież sprawa państwowej wagi. Panie szefowo, czy można prosić duże lody? Chwileczkę. A świat realny jest poznawany, oj dana. Ale z ciebie kolasz. Mogłeś prowadzić, a nie wymądrzać się. Komendancie!
Proszę rachunek. A proszę, proszę. Musicie mi płoszyć ryby? Wykryliśmy groźnego przestępcę! Kilka milionów! Pod zamkiem! Skarb! Co wy tu sobie żarty stroicie? Jakie miliony? Jaki skarb? Szybko, bo nas wieje! Cały sprzęt i skarb zostawił pod zamkiem. A teraz w rysałce siedzi z Pikasiakiem. Pikasiakiem? Spokojnie, spokojnie. O co właściwie chodzi? O kilka milionów dla Skarbu Państwa. A dla Skarbu Państwa to co innego. To idziemy. Szybko! Wszystko to wiemy, nic nam nie szkodzi. Tylko gdy mysza wiśnie na dachu. Co ci się stało, chłopcze? No słuchaj, co ci się stało? Proszę pana, może wodę? A, rzeczywiście, dziękuję. Dzień dobry. Poproszę dowód osobisty. Ja? Chyba mówię wyraźnie. Przepraszam, to jakaś pomyłka. Uprzejmie proszę o dowód osobisty. Dziękuję. Nazwisko? Grzegorz Otowicz. Zawód? Pracownik naukowy, ściśle mówiąc docent Uniwersytetu Warszawskiego. Docent to dla pucy, panie komendancie. Niech pan się zapyta, ile złota znaleźli po ziemiach zamku. Złota? A Styrofonis Rubensum to pies? Zaraz, co to wszystko ma znaczyć? Ja to zaraz wyjaśnię. Pan docent prowadzi w Zalewiskach pod zamkiem badania fauny wód podziemnych. Znalazł właśnie i to... Właśnie dzięki pomocy pana Huberta, tutejszego fotografa, który jest zamiłowany ichtiologiem, udało mi się znaleźć w podziemnych wodach zamku niezwykle rzadki okaz. Po prostu skarb. Okaz ryby pozbawionej oczu i pigmentu. Jej łacińska nazwa brzmi Astrophanis rubensum. O rany. Picador, co robić?